Ja jednocześnie przewidziałem to, jak wiecie, moje przemówienie było wcześniej nie tylko dla żartów wpuszczone. I kończymy, żeby się zbierać. Ponieważ taką sytuację ja jako przewodniczący byłego związku i obecnego związku muszę przewidywać. Jestem gotów. Powiedziałem wam, słowa dotrzymałem, że po miesiącu będę z wami już rozmawiał normalnie. Z tym, że proszę nas tak. W związku, że zbierają się telewizje pozostałe, proponuję 2 minuty przerwy, żeby mógł szef odetchnąć i zapalić dopiero. Nie, ja jestem niedobity. Leży, wszyscy się zbiorą, bo będą pytania się powtarzały. Oczywiście, ja się będę powtarzał. W związku z wyższym, chwila przerwy i potem pytania po kolei. Jestem nie do zdarcia. Wypoczęłem 11, już rok czasu. Ale już masz prawie 40 lat. Stęskniłem za wami. Ale masz 40 lat. Tak, ale ja jestem, czuję się 17-letni. I proszę bardzo, jestem gotów do ostrej walki, jednocześnie od razu oświadczam, że od dziś będę zawsze do waszych dyspozycji. Od godziny 11 do godziny 19, jeśli będę na miejscu, jeśli umożliwią mi to. Ale ja jestem gotów. Do 17 ja muszę dobrze sprawdzić. Oni bardzo dobrze mi roboty robią. Nie zawsze, oczywiście. Czy ma pan wrażenie, że będzie pan miał możliwość rozmawiania? Oczywiście. Oczywiście liczę się z trudnościami i kłopotami, ale ja jestem od rozwiązywania, jak zawsze, problemów i kłopotów. A po drugie, wierzę w was. Wiem, jakie mieliście kłopoty, ale wiem, że musicie do mnie dojść. Could you tell us whether I may be repeating questions that were asked before, but could you tell us whether they said anything to you about future speeches or other public? Może się powtarzamy, ale czy coś mówiono panu na temat przyszłych wystąpień pańskich, jak to będzie traktowane? Problem polega na tym, że ja nie lubię, nie idę na rozmowy, a dialogów też nie lubię. Dlatego my bardzo mało rozmawiamy. Jestem oszczędny z wami, lubię rozmawiać. Bo ja, jeśli jestem wzywany, to ja muszę mieć określone, to znaczy muszę być w jakimś charakterze. Jeśli tego charakteru nie ma, to ja wolę sobie rozmawiać z tymi, którym ja sobie życzę. A z innymi nie lubię rozmawiać i nie rozmawiam. I podobnie było właśnie wczoraj, kiedy nie mogliśmy się w ogóle porozumieć przez od godziny 10 do 11.15. Nie. Od godziny 10.30 do 11.15, zgadza się. Nie porozumieliśmy się. Pozostało moje tylko oświadczenie u tych panów finansistów, w którym stwierdziłem, że ja nawet swojej prywatnej korespondencji listowej i finansowej nie prowadziłem, bo nie miałem czasu. Wszystkie sprawy finansowe i nawet osobiste listy były przez sekretariat mój załatwiane, a więc nie dotykałem się w żadnym przypadku do pieniążków żadnych, nawet do listów rodzinnych. Ponieważ w podtekście mogę powiedzieć, że przewidywałem taką sytuację, że będę cepiany kiedyś o to. A więc byłem znów wygodny, który przewidział. Could I ask, what do you see as your role now? What are you going to do now? Jaka jest pańska rola? Jak pan widzi swoją rolę w tej chwili? Co pan zamierza? To, co robiłem zawsze i przed sierpniem, i w sierpniu, i po sierpniu, i w dalszym ciągu, ideały moje pozostają niezmienione. Nie walczyć, nie przewracać władzy, nie zmieniać realii, a jednocześnie w granicach możliwości starać się nasze gospodarstwo ulepszać, poprawiać, a krótko mówiąc walczyć o interes świata pracy w granicach realnych możliwości. Do you think, Mr. Valenza, do you think it's a coincidence that you were asked to go to the prosecutor yesterday on the day when you hoped to make a speech in Gdańsk? Czy pan sądzi, że był to przypadek, że akurat zaproszono pana wczoraj na tą wizytę? To już chyba jesteśmy wszyscy myślący, możemy się domyślić. Oczywiście, nawet gdyby tak było, oczywiście ja byłem tam podwieziony i można było mnie o 11.15 wypuścić.
A wtedy zostałem porwany przez cywilnych obywateli, bardzo kulturalnych, nie mam do nich zastrzeżeń, ale cywile porwali mnie i wozili mnie od Gdyni do Gdańska po tej obwodnicy. Chyba z 10 razy przyjechałem o godzinie 19:30 pijany i skręcony w głowie miałem. Ale nie w mieście, to była obwodnica. Mr. Wałęsa. A więc można to nazwać porwaniem, bo nie było mundurowych. Mr. Wałęsa. Jednocześnie jestem obrażony, bo kulturalnie byłem. How do you feel, Mr. Wałęsa, about not being able to make the speech which you had hoped to make yesterday here in Gdańsk? Co pan czuje, pomimo tego, że nie pozwolono panu wygłosić tego przemówienia, które zamierzał pan wygłosić? Dlatego też mieliście przemówienie moje wcześniej, ponieważ przewidziałem taką możliwość. You expected not to be able to make it. To się nie praktykuje. No oczywiście, ja muszę przewidywać ruchy każde i następne. I ponieważ to dla mnie było dość jasne, jednocześnie nie miałem możliwości innej żadnych ucieczek, bo nasza służba, trzeba pamiętać, nasza służba ta jest bardzo sprawna. And do you ever expect to make a speech at all in the near future? Czy zamierza pan wygłosić jakieś przemówienie w najbliższej przyszłości? No, oczywiście chyba nie będę miał takiej okazji, ale jestem gotów nawet już wygłaszać przemówienia na temat, jaki pan sobie życzy. Czy powiedziano panu o tym, że nie umożliwią panu? Ja z reguły, jak wiecie, mili państwo, ja się nie pytam. Oczywiście, powtarzam, w granicach tych możliwie bezkonfliktowych. Ja nie jestem człowiekiem konfliktowym. Ale z pewnych rzeczy nigdy nie zrezygnuję, tak jak z porozumień podpisanych nigdy nie zrezygnuję. But aren't what, isn't what you're doing now going to bring you automatically into conflict with the authorities simply by talking to people like that? Czy to, co pan w tej chwili, czy przez to, co pan w tej chwili robi, automatycznie niejako nie postawi pana w konflikcie z władzami, między innymi na no przecież władze was puściły. Ja nie mam prawa. Ja jestem gotów każdemu służyć, każdemu pomagać. Wy przyjechaliście do mnie, bo macie określony swój cel i lubicie mnie może, można tak powiedzieć. I władza była tak blisko i was puściła, no więc nie może mnie za to nic zrobić. A ja tu jeszcze powtarzam raz, że ja tu nie zmieniam, nie przewracam władzy i nie mam takiego zamiaru. But how great are your possibilities for doing what you want to do now, apart from this? Jakie pan ma możliwości robienia tego, co pan robi w tej chwili? Oprócz tego, co pan to już zależy od mojego układu i mojej predyspozycji. Moje możliwości zależą od tego, jak potrafię rozwiązywać problemy. A jakie pan widzi przez są możliwości, panie Lewo, w tej sytuacji? Oczywiście jestem przekonany co do zwycięstwa naszego. Zwycięstwa oczywiście nie wiem tylko kosztu, nie wiem tylko ceny. Oczywiście na razie gramy na jednej szachownicy w Warszawie i w szachy. Ja myślę, że wreszcie zagramy albo w szachy, albo w Warszawie. Na razie my stosujemy pokojowe i nie chcemy nigdy stosować metod siłowych, pałowych, jakieś tam jeszcze milicyjnych. Ja tego nie stosuję i nigdy nie chcę stosować. A więc ja gram szachami albo warcabami. Partner gra pałką i tym. Myślę, że czas, że zagramy jedną partię. Po różnicach między zachowaniem władz wczoraj, a zachowaniem władz dzisiaj, to po tamtej stronie są różne tendencje. To samo zdaje się jest też i po stronie dawnej Solidarności. Ja powiedziałem w swoim przemówieniu, że drogi zależą od możliwości każdego człowieka. My mamy uchwałę, można mieć obiecy do tej uchwały, bo uchwały są mniej ważne i ważniejsze, ale mamy uchwałę. I realizacja, dopóki ta uchwała jest nieodwołana, realizacja tej uchwały zależy od możliwości każdego z naszych członków. Oczywiście ja nie mam możliwości realizacji jakiejś opozycyjnej, bo nie da rady władza mnie, ja po prostu nie mam ruchu wolnego, więc nie mam możliwości innej. Ja ją chcę realizować w drodze pokojowej, czekam, że partner zrozumie to, że czas usiąść, żeby nie pomnażać kosztów. I myślę, że ta godzina się zbliża, że usiądziemy, pogadamy o interesie naszego kraju. Oczywiście nie zmieniając realii, nie zabierając władzy, nie przewracając. Nigdy nie miałem takiego celu. Have you had, Mr. Wałęsa, any response to your second letter to General Jaruzelski? Ja tylko chcę, żeby władza nam służyła, żeby była na nas. I ja to robię. A nie chcę nigdy przejąć władzy. Dlatego jestem obrażony, że jestem posądzany o to. Nigdy nie stanę i nie będę chciał przejąć władzy. Ani siłą, ani żadnym innym wypadkiem.
Could I ask you, Mr. Wałęsa, have you had any reply, either formal or informal, to your latest letter to General Jaruzelski? Czy otrzymał pan jakąś odpowiedź na drugi list? Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na jeden i na drugi list. No, to jest oczywiście skutkiem tamtego było zwolnienie, o co nie prosiłem. Oczywiście bardzo niewygodne to zwolnienie dla mnie było i jest. Bo ja zawsze chciałem być jako ostatni, w tym przypadku wychodząc, ale tak się stało, dlatego też muszę w tej sytuacji rozwiązywać te problemy, które życie mi wrzuciło. Can you tell us how you spent your time in detention? Were you subjected to any questioning, any irregular treatment by the authorities? Can somebody translate that? You mean yesterday? No, in detention during the year that he was in detention. Pan się pyta, w jaki sposób był pan traktowany podczas internowania? Czy był pan używany na przesłuchiwania? Nie, ponieważ ja nie, jak powiedziałem, że ja rozmawiam tylko z przyjaciółmi, z ludźmi, których ja sobie wybieram, a więc rozmów bardzo mało było. I traktowany byłem jako człowiek, jako jednostka wybitnie dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń do aparatu tego, który mnie pilnował i do wczorajszego nie mam żadnych zastrzeżeń. Oczywiście mam zastrzeżenia, że nie mam nic na piśmie, że nie wiem, z kim rozmawiam i nie mogę się dowiedzieć. Tu mam zastrzeżenia, ale jeśli chodzi o kulturę, tu nie mam żadnych zastrzeżeń. Pełna kultura. Mr. Wałęsa, it is a month since we last met you. Can you tell us, are you clearer in your mind now about what you and what your colleagues should do to get some kind of agreement? Czy miesiąc po naszym spotkaniu tutaj ma pan już jasność co do tego, co pana koledzy i pan powinni robić w najbliższej przyszłości? Oczywiście, powiedziałem wam, zawsze słowa dotrzymuję. Powiedziałem, że za miesiąc rozmawiamy i od tego momentu będziemy rozmawiać, kiedy będziecie był, ponieważ ten okres przyglądania skończył się. A jednocześnie główne moje kierunki znajdziecie w moim przemówieniu, które zawiera wszystko, co mogę na dziś i na bliską przyszłość powiedzieć. Pan Pawłowicz jest. Panie Lechu, przyszedliście już mnie troszkę późno, dlatego żeśmy mieli trudności z zostaniem przed ośrodkiem. Do 19 mamy czas, proszę pana, dogadamy się. Ja się chciałem pana zapytać, jak wczorajszy dzień ubiegł? Czy to prawda, że do pana przyszli tutaj z taranem po drzwi? Tak jest prawda, z łomami, z taranem, z tarczami. Oczywiście nie było, ponieważ ja już byłem ubrany, przygotowany dzień wcześniej, bo takie rozwiązanie było najbardziej prawdopodobne, ale bez żadnych szarpań, kulturalnie. Ja rzeczywiście nie stawiałem oporu, bo nie mogę, jest mundur, więc nie można stawiać oporu. Ja to rozumiem, ja szanuję mundur i dlatego też grzecznie poszłem na prośbę tych panów mundurowych. Oczywiście potem zostałem z cywilami, to było trochę nie fair moim zdaniem, ale nie mogę nic, jeśli chodzi o kulturę i o traktowanie, to nic powiedzieć. Oczywiście trochę ja nie lubię tych metod. Nie lubię metod pałowych, jakichś tam łomami, bo ja jestem na tyle człowiekiem chyba niegroźnym, że nie używam żadnych broni, nigdy nie będę używał, więc mnie nie powinno się tak traktować. To jest odrażające, to jest niskie. Dlatego też zawsze proszę, żeby partner zmienił metody. Bo tą metodę są metody, które trzeba się wstydzić, ja się ich wstydzę. Wstydzę się nawet za tych panów, którzy są kulturalni. No i co pan robił przez resztę dnia, proszę? Podejrzewałem ich o niemundurowych milicjantów. Ale nie rozmawiamy, myślałem, może o gangsterzy, może ktoś. Did you expect, Mr. Wałęsa, when you were taken from here yesterday, did you think that you were going back to internment or prison or that you would be held for a long period? Czy jak zabierano pana stąd wczoraj, czy myślał pan o tym, że może zostanie pan reinternowany albo aresztowany na dłuższy czas? Wszystkie koncepcje co do mojej osoby i do ruchu mam, jednocześnie tylko się przyglądam, która jest realizowana. Nic by mnie nie zaskoczył. Un citoyen ordinaire et un citoyen libre. Czy pan uważa się za, jak to uczynił władza, za obywatela wolnego, za obywatela, za starego człowieka, za obywatela i za obywatela wolnego? Tak jak się zawsze uważałem, jestem służącym wszystkim, którzy takiej służby potrzebują. Could I get your view, if possible, on the new trade unions that the government is trying to set up and on PRON? Czy moglibyśmy poznać pańskie poglądy na temat tych nowych związków zawodowych oraz PRON-u?
Jestem za pluralizmem. A więc nigdy nie będę przeszkadzał w powstawaniu związków zawodowych i innych, bo to byłoby niedemokratyczne. Jednocześnie proszę o możliwość, żebym ja się znalazł w jakichś związkach. A ja traktuję związki te wywalczone i o tam Paryż, który tam jest gdzieś tam zawarty. I taką rzecz musi umożliwić, i rzeczywiście umożliwi. Oczywiście trochę, że późno, myślę, że wcześniej dobijemy się o to. Pregúntale, por favor, que cuáles cuando en su discurso habla del estatuto de los sindicatos. Ja nie mam czasu wszystkim się interesować. Do you think if there was an amnesty eventually, that this would encourage more cooperation, more chance of a national agreement such as you would like? Czy sądzi pan, że gdyby nastąpiła prawdziwa amnestia dla skazanych, że to byłoby jakąś zachętą do osiągnięcia, czy do początku do osiągnięcia porozumienia? To jest długi temat. Wiele rzeczy trzeba spełnić, żeby. Ale każda rzecz w dobrym kierunku zaczyna dobrze świadczyć o tym, co to robi. I na wielu tematach moglibyśmy rozmawiać podobnie. Oczywiście to jeden jest bardzo drażliwy, bo ludzie cierpią, bo ludziom jest źle, bo rodziny cierpią, to jest...